13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 na placu Świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II. Zamachowcem był turecki terrorysta Mehmet Ali Akça, którego mocodawcą najprawdopodobniej była bułgarska bezpieka, za którą stało radzieckie KGB. Rannego papieża poddano operacji w poliklinice Gemelli. Przyszły święty wierzył, że od śmierci uratowała go Matka Boska Fatimska, która po raz pierwszy objawiła się 13 maja 1917 roku, a więc dokładnie 64 lata przed zamachem.